Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Zaczynamy piątkowy temat dla reportera. Studio Leszek Wspaniały. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. I w studio w Lubinie Iwona Mierzwiak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam w ten piękny poranek. No tak, słońca sporo w naszym regionie. Mam wrażenie, że w Lubinie chyba nawet więcej niż w innych miejscach naszego regionu. Nie wiem, być może. Trzeba tylko po prostu wyjrzeć za okno, tak. A jeśli tylko macie do nas jakieś sprawy, to chwytajcie za telefony i wyklikujcie. Tak chyba to trzeba mówić, nie? Naciskajcie 726 114 114. Numer telefonu doskonale wam znany. Sprawy sprzed Trzech Króli, czyli ze środy, zgłoszone do odpowiednich miejsc. Dobra wiadomość dla słuchaczki naszej z Głogowa, która prosiła o naprawienie chodnika między Parkiem Przybudowlanych a ulicą Styczniową. To zadanie zostanie zlecone służbą, żeby tam w ramach remontów cząstkowych te prace zostały wykonane. W jakim czasie, tego nie jesteśmy w stanie określić, natomiast służby zdiagnozowały tam ten problem, były, widziały i otrzymałem maila, że to zadanie zostanie zlecone do realizacji, tak więc no, to dobra czekamy, czekamy. To jest dobra wiadomość, a czekamy też na wasze dzisiejsze pierwsze telefony 726 114 114, dzwonicie z całego regionu Zagłębia Miedziowego, bo na tym obszarze właśnie nasz słychać, a nie tylko słychać, ale i poczytać możecie i pooglądać na miedziowe.pl, portal regionu. Dzisiaj niestety źle się rozpoczął ten dzień dla pracowników szkoły podstawowej nr 9 w Głogowie, bowiem wczoraj dzień wolny i prawdopodobnie wczoraj doszło do awarii rury na ostatnim piętrze tego budynku. Woda lała się przez sufity i po ścianach zalanych jest sporo pomieszczeń. Straty będą szacowane w dziesiątkach tysięcy złotych. Zdjęcia możecie zobaczyć właśnie na miedziowe.pl. Działają tam strażacy, pełne ręce roboty mają też pracownicy szkoły. Mają co robić, no bo teoretycznie od poniedziałku powrót do nauki stacjonarnej, jeśli tu się nic nie zmieni. Dzisiaj ma być konferencja ministra edukacji. Zobaczymy, jakie decyzje będą podjęte. Odbieramy już pierwszy telefon w dzisiejszym. Rozgadałem się. Reportera. Dzień dobry, witamy. Halo? Słuchamy. Dzień dobry. Ja mieszkam na ulicy Powstańców i chciałbym zgłosić, że tam po prostu, żeby ktoś się zajął tą ulicą, ponieważ tam auta jeżdżą z dużą prędkością. To po pierwsze. Po drugie, zaczęła się rozszczelniać droga, czyli kostka przy krawężniku zaczęła się obsuwać. W którym miejscu dokładnie, proszę mi powiedzieć? Proszę? W którym miejscu dokładnie? To jest koło kościoła, z boku kościoła, między osiedlem ulicy Powstańców, czyli tam jest 11, 13, a kościołem. A w jakiej miejscowości? Głogów. W Głogowie. Mhm. Mhm. Czyli chodnik czy ulica? Ulica. Mhm. Koło chodnika, to jest taka opaska z kostki granitowej i ona zaczęła się obsuwać. Już kostka, która też jest na ulicy, pomału się zapada, tak? Notujemy już. Dobrze. To jedno zgłoszenie, czy coś jeszcze? Słyszymy się? Halo? Halo? Tak. To jedno zgłoszenie, czy coś jeszcze ma pan dla nas? No nie, jest najbardziej to by mnie po prostu mieszkańców by niepokoi to duża prędkość przejeżdżająca przez samochody, tak? Mhm. Samochody na tej ulicy, bo to jest kawałek prostej. Naprawdę potrafią jechać dużą prędkością, tam i dzieci chodzą do szkoły i w ogóle kiedyś z policją żeśmy rozmawiali na ten temat, policja kazała się do starostwa kierować, ale to wiemy, że to jest długa droga. Nie? Tam w pobliżu jest jaka szkoła? Samochodówka, tam jest bodajże samochodówka, tak. Samochodówka, jest park na Kołłątaja też tutaj, dużo ludzi przebywa, przychodzi, starszych ludzi. Dobrze, zanotowane. Dzieci ze szkoły, dzieci ze szkoły tamtędy chodzą, tak, a samochody potrafią przejeżdżać naprawdę z dużą prędkością. Zanotowane, zgłosimy. Dziękujemy ślicznie.
Dziękuję. Pozdrawiamy, do usłyszenia. No to pierwszy już telefon za nami. 720-6-114-114. Zapraszamy, dzwońcie, czekamy na was. 20 minut po 9, a do 9.45 jesteśmy w temacie dla reportera. Tak, śmiało. Macie czas, jeszcze sporo czasu dzisiaj, jeśli chodzi o temat dla reportera. Możecie też zaglądać do nas na miedziowe.pl, ale zanim zajrzycie, to widzę, że dzwonicie. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Dzwonię w takiej sprawie z Głogowa. Przy wyjeździe do sklepu Carrefour stoi po lewej stronie rozdzielka elektryczna, która zasłania widoczność. Czy na pewno sklep Carrefour? Czy spod Kauflandu? Kaufland, dobrze, Kaufland. Tak, tam dopóki nie dojdzie do przestawienia tej skrzynki, to jest do dyspozycji kierowców lustro, żeby zerknąć w lustro, czy coś. No właśnie, w tym sezonie, że może lustro, jeżeli by było zamontowane, to byłoby... Ale jest, ono jest. Ono w tym jest miejscu. Jak pan będzie wyjeżdżał następnym razem, to proszę zerknąć na wprost i jest lustro. No to dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie, do usłyszenia. Temat wraca cały czas. Tak, okazuje się, że lustro łatwiej było postawić, niż przestawić tą skrzynkę. Choć swoją drogą, dlaczego w tym miejscu ją tam postawiono? Zdecydowane były utrudnienia, jak jeszcze multibox nie był otwarty. Tak, a teraz właściwie dla mnie nie stanowi kłopotu. Ale inni, jak widać, dalej mają problem. Tak. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Słuchamy. Dzień dobry. Prosimy ściszyć, proszę ściszyć najpierw radio i wtedy będzie nam łatwiej porozmawiać, dobrze? Czy ja bym mogła prosić o kwiaty i motyle? Dla kogo? Dla głosu Głogowa, dla gazety, z reklamy. Dla pani. No to musi pani do nich zadzwonić i podziękować. Chciałabym przez radio, jeśli można. Dobrze, to my im przekażemy. Dziękujemy ślicznie, a tak dziękuję. Czy inaczej proszę o telefon. Do widzenia, pozdrawiam. Pozdrawiamy. O telefon właśnie tam do kolegów i koleżanek z tej redakcji. 726-114-114, numer telefonu do waszej dyspozycji. Ja chciałabym, póki pamiętam, drodzy słuchacze, jak do nas dzwonicie, ściszajcie u siebie radio, rozmawiajcie z nami przez telefon, nie przez radio. Wtedy nie ma sprzężeń. Dla nas jest o wiele łatwiej, żeby was... I dla was również. Właśnie, żeby was zrozumieć, żeby się dowiedzieć, z jakim tematem do nas dzwonicie, więc zapraszamy. 726-114-114. To miło, że nas głośno słuchacie, ale jak już do nas dzwonicie, no wtedy sobie ściszcie radyjko i będzie swobodnie porozmawiać z nami. 726-114-114. Póki telefonów brak, zagrajmy kawałek muzyczny, a jak tylko zadzwonicie, oczywiście odbieramy i mamy was na antenie. No i o możliwości wysyłania kwiatów i motyli to też przypominamy, jeśli już jakaś sprawa, jakiś temat został rozwiązany, który do nas zgłaszaliście. Chcecie podziękować komuś, kto rozwiązał dany temat, dany problem, no to istnieje taka możliwość, jak wysłanie w ramach podziękowania kwiatów i motyli, ale teraz już ktoś do nas dzwoni, to musimy odebrać telefon. Dzień dobry. Słuchamy. Dzień dobry. Witam. Tak. Dzień dobry, panie Leszku. Ja tu dzwonię z Głogowa, z ulicy Merkurego. Tak. I chciałbym to właśnie zaświetlić ten temat, bo u nas ten parking od pół roku lampy nie świecą. Dałoby radę coś z tym zrobić? Merkurego na wysokości którego numeru? To jak się wjeżdża, to są działki, te bloki czteropiętrowe. Mhm. Z tego... Ja tam dzwoniłem do ATM, mój dom gdzieś do Tauru, no i nikt na mnie pozytywnie tego nie rozpatrzył. Mhm. Merkurego lampy przy bloku, tak? Przy bloku? Nie, parking, nie? I przy działkach, te duże lampy nie świecą. Mhm. Parking przy działkach. Tam ile jest tych lamp? Kilka? O, tam jest bardzo dużo, aż tam pod liczki one idą, nie? I one tam, jedna lampa tylko świeci na środku. Aha. No dobrze, zanotowane, to my to zgłosimy w takim razie. Dobrze, dziękuję, miłego dnia życzę. Również miłego dnia, do usłyszenia. Na Merkurego też swego czasu mieliśmy interwencję, tam jest taka sytuacja, że na odcinku 100-150 metrów na przykład w ogóle nie ma latarni ulicznych i jest taka ciemna przepaść między tą częścią oświetloną, a nieoświetloną, ale tu teraz słuchacz nam mówi, że w ogóle nie świecą. No to będzie to trzeba w takim razie zgłosić i zainterweniować. Zresztą to nie pierwsze zgłoszenie w ostatnich tygodniach w temacie dla reportera dotyczące oświetlenia. Może nie w tym miejscu konkretnie, ale też w innych nam zgłaszaliście. Ulicę Powstańców oczywiście tu zgłosimy, to co nam słuchacz mówił. O lustrze to już wiemy, że jest, tak więc możemy z niego korzystać wyjeżdżając pod multiboxu i Kauflandu. A teraz czekamy na telefony kolejne, już 726 114 114.
Zgadza się, 20 już, prawie 5 minut po godzinie 9. Jak na razie telefonu brak, ale może jeszcze się pojawi. 726 114 114. Przypominamy numer do nas na antenę. Raz jeszcze proszę, żebyście ściszali radio, kiedy rozmawiacie z nami na antenie. Halo. Dzień dobry, słuchamy. Proszę pana, ja dzwonię z Lubina, jestem mieszkańcą Lubina i borykamy się z takim problemem, jak przyjdzie sobota w giełda. Jeździmy autobusami tamtędy i przystanki są, do przystanku trudno dojechać, policja jest, przejedzie, zobaczy, nic nie robi, a tam jest na całym odcinku zakaz całkowity, zakaz zatrzymywania i postoju na krawężnikach, na czarnikach, pełno samochodów. Kilka razy wszędzie jedno policja nie zaszali, nic tego nie robi. Może wy coś zrobicie z tego. Przyjechać i zobaczyć, jak mi się męczymy, przejazdy tam przy giełdzie. Dziękujemy za ten telefon. Iwona już zanotowała sobie ten temat, tak? Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Tak, ale powiem wam szczerze, że rzeczywiście tu jest problem, bo niejednokrotnie jeździłam między godziną 8 a godziną 12 tą ulicą i powiem wam, że naprawdę jest problem, bo no, ciężko się przyjeżdża. Autobusy też mają problem. No to spróbujemy to zainterweniować w sobotę, takim razie. Zapytamy się. A póki co czekamy na wasze kolejne telefony. Jak nie zadzwonicie w ciągu 2-3 minutek, zrobimy króciutką przerwę reklamową, a po niej oczywiście wrócimy, co nie zmienia faktu, że we troje tu jesteśmy. Iwona, Kasia i moja skromna osoba. Czekamy na was, drodzy słuchacze, no bo ta audycja jest właśnie dla was i macie tą możliwość na żywo z nami porozmawiać i zgłosić swoje problemy, sugestie, ewentualnie wysłać kwiaty i motyle, choć tych dzisiaj jeszcze nie mieliśmy. No i przypominamy, że z całego Zagłębia Miedziowego dzwonicie. Lubin, Polkowice, Głogów, inne miejscowości wokół tych miast, więc zapraszamy. 726 114 114. Przypominamy do nas numer i przypominam też, że do 9.45 jesteśmy dla was i czekamy na wasze telefony. Drodzy słuchacze, 28 minut dokładnie po godzinie 9. To zanim kolejna osoba zadzwoni, to zrobimy sobie krótką przerwę na reklamę, a po reklamie znów będziemy odbierać od was telefony. I już zaczynamy drugą część dzisiejszego tematu dla reportera. 9.30 na zegarze. Leszek Wspaniały w studio i Iwona Mierzwiak w studio w Lubinie. Więc kontynuujemy audycję. Ktoś dzwonił, ale w trakcie reklamy, no to już drodzy słuchacze wiecie, że nie rozmawiamy, ale po reklamie jak najbardziej. Więc osoba, która dzwoniła do nas w trakcie reklamy, proszę jeszcze raz wybrać numer 726 114 114. I posłuchamy, jaki nowy temat pojawi się na naszej antenie. Tak, pierwsze te sprzed przerwy reklamowej mamy oczywiście zanotowane i będziemy zgłaszać. Zobaczymy, z jakimi tematami teraz do nas zadzwonicie. No właśnie, i dzwonicie. Halo, dzień dobry. Słucham. Halo, dzień dobry, witam państwa. Słuchamy. Ja mam taką sprawę. Na ulicy Merkurego, na tym szerokim chodniku wzdłuż bloku od numeru 12 tam w dół aż, chyba 3 albo 4 lampy nie świecą. Mogliby państwo zgłosić to gdzieś do służb? Dosłownie kilkanaście minut temu mieliśmy również telefon od słuchacza z Merkurego, który też nam o tym mówił, tak więc kolejne zgłoszenie, jak mówił, od numeru 12 do? Od 12 aż tam w dół do końca bloku. Do końca bloku. W stronę gospody Głogowskiej. W stronę gospody, dobrze. To notujemy. No, niestety nie słyszałem, dlatego się zdublowałem. No, dziękuję bardzo. Nic się nie stało. Lepiej dwa razy niż wcale. Dziękujemy ślicznie. Pozdrawiamy. No, w sumie tak. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. Do widzenia. Do usłyszenia. To a my tak, przynajmniej mamy potwierdzenie. Tak, ale tak samo jak z dzień dobry. Lepiej 6 razy komuś powiedzieć niż wcale, prawda? Właśnie, no. Zgadza się. A natomiast co do Merkurego, to z całą pewnością zgłosimy, zobaczymy za ile uda się tu zainterweniować służbom i naprawić, no bo chyba prawdopodobnie doszło do jakiejś awarii, bo nie sądzę, żeby we wszystkich latarniach ulicznych naraz się żarówki przepaliły. A może tam akurat trwa albo jest przygotowywane do wymiany sodowych lamp na LED-owe, bo przecież tak duża inwestycja trwa na terenie miasta. Mamy telefon kolejny, dzień dobry. Słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, nie wiem, czy doszła do mnie to połączenie, bo tutaj słabo was słyszałem. Ja z Lubina dzwonię, jestem kierowcą komunikacji miejskiej. I przyjdzie sobota, proszę pana, my koło giełdy nie możemy w ogóle przejechać. Mamy przyjęty ten temat. Zgłaszało się policji, policja przyjechała, zobaczyła, pojechała dalej. A tam znaki stoją, całkowity zakaz zatrzymywania i postoju. Na chodnikach, na zieleńcu pełno samochodów stoi.
już nie ma sił, albo jeszcze jak Straż Miejska była, no to zakładali blokadę, to tego nie było, ale teraz Straży Miejskiej nie ma, to jest, no, tragedia, tragedia, proszę pana. Na żyletki przyjeżdżamy obok samochodów, nieraz stoimy, trąbimy, że przejechać nie da rady i wszystko. I ludzie od samego przejazdu kolejowego w stronę giełdy, placu. Chodzą normalnie jak, można powiedzieć, cielęta przez drogę, no, i po jednej stronie, po drugiej stronie samochody stoją. I brak przejazdu, no i nic nie możemy na to poradzić. My postaramy się zainterweniować. Dziękujemy. To kolejny głos w tej sprawie. Dziękujemy panu ślicznie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Temat zgłoszony. Iwona, wychodzi na to, że masz bardzo gorący temat koło giełdy. Tak, wiem. Mam... Bo, tak jak wcześniej powiedziałam, wiem, o co chodzi. Mamy kolejny telefon. Tak, odbieramy kolejny telefon. Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Ja dzwonię z ulicy Merkurego, Krochmalnej. Z jakiej ulicy? Z ulicy Krochmalnej. Tak. Z Głogowa. Tak, słuchamy. Idąc do pracy ulicą elektryczną rano o 5:00, tam nie działają te lampy przy chodnikach. Jest strasznie ciemno. Tak, już zgłosiliśmy to w środę, czekamy na naprawę tutaj, bo na początku tygodnia też nam elektryczną zgłaszali, że panują tam ciemności. Sprawy przekazaliśmy dalej, czekamy na interwencję służb i na naprawę tego oświetlenia. Aha, dziękuję bardzo, pozdrowienia dla was wszystkich. Pozdrowienia dla pana również, tak jest. No, pamiętam, początek tygodnia to była elektryczna i zgłosiliśmy to do Urzędu Miasta. Miasto przekazało to dalej sprawę do służb energetycznych. Pozostaje nam nic innego jak czekać. No, mam nadzieję, że jak już się zaświecą, to też dajcie nam znać, że sytuacja została naprawiona. Wtedy będzie okazja, aby wysłać kwiaty i motyle tym służbom, które usuną awarię, bo to prawdopodobnie jest awaria. A teraz mamy kolejny telefon. Dzień dobry, słuchamy. Dzień dobry. Ja bym chciała się dowiedzieć, czy jest taka możliwość, żeby postawić takie dodatkowe lusterka, jak się wyjeżdża z ulicy Spadzistej w stronę już miasta, tam na tej krzyżówce koło stadionu, bo z prawej strony niestety nie widać nic. I tak samo jest przy ulicy Brzoskwiniowej, jak się wyjeżdża z Biedronki. Tam jest jedno lustro na lewą stronę, ale na prawą nie ma, a po prawej też stoją auta. Czyli tak, z Brzoskwiniowej Wita Stwosza. Tak. I ze Spadzistej Wita Stwosza. Dokładnie. Super, dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Czy super, to się okaże, zobaczymy jak na to służby zareagują, natomiast my pani sugestie tutaj zgłosimy. No sama Kasiu i ty i ja jeździmy tamtędy, wiemy, że... Faktycznie, po prostu parkujące samochody ograniczają widoczność. Tak jest, dokładnie. Swoją drogą to ciekawe, jak jest koszt postawienia takiego lustra. To, no, ciekawe. To będę musiał zweryfikować po weekendzie, bo dzisiaj Urząd Miasta ma wolne, nie pracuje. Tak więc w poniedziałek postaramy się dowiedzieć, jak to jest z tymi lustrami, czy to jest duży koszt, czy niewielki. I kto ostatecznie decyduje, czy takie lustro postawić, czy nie. Choć patrząc na różne rejony miasta i generalnie miejscowości w regionie, no to coraz częściej lustra są przy takich kłopotliwych wyjazdach montowane. 726-114-114, czekamy drodzy słuchacze, dzwońcie śmiało. Zapraszamy. Jeszcze mamy kilka minut, bo do 9:45 czekamy na wasze telefony, tematy, które waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarza Radia Elka, oczywiście z całego Zagłębia Miedziowego, Lubin, Polkowice, Głogów i okolice, więc dzwońcie do nas. Dzień dobry. Ja tutaj słyszę o że lampy nie świecą. Ja już nie wiedziałam też do kogo się zwrócić. Perseusza to są ciemności egipskie. Na całej Perseusza? Tak. No bo idę wieczorem z psem, to się oglądam, czy tak, jak to mówią, żeby czasem po głowie nie dostać i nie wiedzieć komu podziękować, jak to się mówi. Ale widzę, że humor pani dopisuje. No to dziękujemy pani za to zgłoszenie. Dużo zdrówka życzymy, a my Perseusza też zgłosimy, że jest tam coś nie halo z tym oświetleniem. Dziękujemy bardzo. Normalnie wychodzi się z klatki, to jest ciemno, nawet do śmietnika, jak się wychodzi. Jasne, dziękujemy ślicznie. Bardzo dziękujemy za to zgłoszenie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Tak. Dzień dobry. Proszę państwa, ja dzwonię w sprawie tu osiedla Paulinów, ulicy Samborskiej. Tam jest zrobiony chodnik, więc ten chodnik służy tylko dla samochodów. Na przykład chcąc przejść dzieckiem, idzie się na spacer, to idzie się ulicą, bo chodniki są tak zajęte, samochód przy samochodzie. W końcu no niech sobie staną, bo ja rozumiem, no może na ulicy albo na pół chodnika chociaż.
a nie na cały chodnik jest zajęty. A jest tam jakiś znak zakazu zatrzymywania się i postoju, czy nie ma? A wie pan co, że nawet nie wiem, no na chodniku. To jest cała ulica, no są ładne chodniki zrobione, ale one służą tylko dla samochodów, a nie dla ludzi. No jeśli już stają, to powinni zostawić miejsce dla pieszych, żeby pieszy mógł spokojnie i bezpiecznie przejść. No oczywiście, bo niektórzy rzeczywiście, no nie mają gdzie stać, ja rozumiem, stają na pół chodnika, ale na niektórzy wjeżdżają całym samochodem na cały chodnik, także że po prostu no nie można przejść, idzie się z dzieckiem ulicą, a nie chodnikiem. To niedobrze, to wtedy jest niebezpiecznie, jak się idzie ulicą. Dziękujemy za to zgłoszenie, postaramy się zainterweniować. Dziękujemy pięknie. No dziękuję, do widzenia. Pozdrawiamy, do usłyszenia. I tu apel do tych kierowców, którzy parkują w ten sposób, jak mówi nasza słuchaczka. Zostawmy jednak odrobinę miejsca pieszym, zresztą przepisy ruchu drogowego mówią, ile tego miejsca trzeba zostawić, jeśli już częściowo parkujemy na chodniku. Teraz kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja się zgłosił, bo tutaj na Rudnowskiej robili dziury, były tam do góry jakieś na stronę Przedmościa, dziury pokleili, a już od skrzyżowania na Borek do Przedmościa dziura, to jechać z Salomem. Czyli robili, łatali te dziury, czy nie łatali? No troszkę tu, troszkę od Krzepowa do, nie, do skrzyżowania na Borek, nie? Mhm. Są poklejone, ale dalej już do Przedmościa nie ma. Są dziury, to jechać takim Salomem, żeby minąć jedną, minąć drugą się ładować. Mhm. No to notujemy. Bo tutaj trochę pokleili, a dalej już nie. Notujemy i będziemy zgłaszać. Dziękujemy ślicznie. Dobrze, dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie. Tym telefonem kończymy dzisiejszy temat dla reportera. Drodzy słuchacze, Iwona, Kasia, Leszek, dziękujemy ślicznie. Słyszymy się w temacie dla reportera w poniedziałek o 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.